Odwiedź targi książki Empiku. Czekają na Ciebie setki targowych okazji, premiery oraz spotkania online z autorami. Młodych czytelników zapraszamy do Warszawy na pop-up store Rodziny Monet. Nowości szukaj w salonach, na empik.com i w aplikacji, a spotkania oglądaj na Facebooku Empiku. Dzień dobry, witajcie. Trwa wielkie święto literatury, a więc targi książki Empiku. Bardzo się cieszę, że cały czas jesteście z nami i że będziecie do 30 maja, bo nasza impreza dopiero cały czas i elegancko się rozkręca. Ja nazywam się Justyna Dżwik-Kluge, jestem dziennikarką i mam ogromną przyjemność być jedną z prowadzących empikowe spotkania targowe. Jak zawsze, serdecznie i z mocno i szybko i radośnie bijącym sercem witam Was w imieniu całej ekipy, która przygotowuje dla Was targi książki Empiku. Tradycyjnie Bernard Kinow, nasz tłumacz polskiego języka migowego, muszę powiedzieć, żeby sobie troszkę grzywkę poprawił, bo dzisiaj ta fryzura jakaś taka, dzięki Bernard, może niekoniecznie prosto od fryzjera. Kochani, odzywajcie się, gdzie nas oglądacie, dawajcie znać, piszcie, komentujcie i zadawajcie pytania naszej dzisiejszej bohaterce, choć powinnam chyba powiedzieć, że bohaterki są co najmniej dwie. Ta okładkowa, o której będziemy dzisiaj mówić, to Kora, bo to jej biografia zatytułowana Się żyje, ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Znak, a wyszła spod pióra doskonałej dziennikarki związanej od lat z Tygodnikiem Powszechnym, biografki Jerzego Pilcha, Danuty Szaflarskiej, autorki wywiadu Rzeki, rozmowy Rzeki z Wojciechem Manem Głos. Tę książkę też świetnie znacie z empikowych premier online. Więc ta bohaterka okładkowa w moich dłoniach, bohaterka, autorka na żółtej kanapie Empiku, Katarzyna Kubisiowska. Bardzo się cieszę, że Cię dzisiaj gościmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz na początek, dlaczego ty lubisz pisać biografię? Bo jakoś tak zorientowałam się, że chyba lubisz. Wiesz, to jest, bo to jest taka forma dziennikarska, w której jest bardzo wiele innych form. Jest i reportaż, i książka historyczna, i bazuje się na rozmowie. W ogóle nasza robota polega na tym, że ty teraz wyciągniesz, będziesz wyciągała ode mnie informacje. Spróbuję. Więc moja robota polega na tej samej robocie co twoja, czyli ja wyciągam informacje i w różny sposób je pożytkuję. Albo piszę z tego rozmowę, bo bardziej myślę o tym, co ja robię, nie jako wywiadzie, tylko w zapisanych rozmowach, które publikuję na łamach mojej gazety Tygodnika Powszechnego. Albo tworzę z tego reportaż, albo książkę biograficzną. Ale zawsze wspólnym mianownikiem dla tych form jest human story, jest opowieść, jest opowiedzenie historii. Bez względu na to, nawet jak pisałam felietony, był taki moment, że pisałam felietony w Gazecie Wyborczej, w dodatku krakowskim, to też myślałam o tym tekście jako o story, gdzie bohaterem jest człowiek. No ja Cię bardzo kojarzę z rozmowami, bardzo kojarzę z Tygodnikiem Powszechnym, z bardzo takim też wysokim poziomem tej rozmowy, tak jak mówisz, to nie jest wywiad, ja rozumiem to rozróżnienie, to nie jest wywiad, to jest rozmowa. I tak patrzę sobie na tę bohaterkę z okładki, a więc na Olgę Jackowską, Olgę Sipowicz, tutaj w różnych odsłonach ona się pojawia, Olga Kora. I tak się zastanawiam, Katarzyna Kubisiowska, doskonała dziennikarka, autorka wielu biografii, wielu rozmów, po co jej Kora? Znaczy, co się takiego stało, tak, Kora, no barwna postać, znaliśmy ją z mediów, ona była bardzo ekspansywna, mówiła, wypowiadała się, udzielała wywiadów, ukazały się też biograficzne książki czy autobiograficzne. Po co ci Kora w twoim jakby, w twojej orbicie dziennikarskiej? Po lekturze już wiem po co, ale zanim otworzyłam książkę, zastanawiałam się nad tym i jestem ciekawa, co się stało takiego, że poszłaś w stronę akurat tej bohaterki? No, są takie dwa czynniki. Pierwszy, podstawowy, jak się kończy jakąś książkę, a kończyłam wtedy książkę kilka lat temu. O profesorze Wetulanim? Czy? O profesorze Wetulanim i wtedy jak jesteśmy blisko brzegu, ale jeszcze nie na brzegu, to zaczyna świtać w głowie, a o czym, o kim będę pisać kolejną książkę, albo może na jakiś temat, nie wiem. I wtedy się zdarzają rozmaite zbiegi okoliczności. Zawsze takie zbiegi okoliczności. A zbieg okoliczności był taki, że też pisałam książkę z Wojtkiem Manem. To była książka pod tytułem Głos, rozmowy z Wojciechem Manem. I tam jest taki rozdział poświęcony przyjaciołom. To jest bardzo szczupły rozdział, bo
przyjaźnie w naszym w ludzkim życiu to są jednak dotyczą kilku osób, a nie kilkudziesięciu, jak dobrze pójdzie kilku. I między innymi tam się pojawiła Kora. Wojtek, ja zapytałam Wojciecha Mana no w każdym razie ta rozmowa poszła w takim kierunku, że Wojciech Mann mi opowiedział, że pojechał na ulicę Płatniczą w Warszawie, na Żoliborz, tam gdzie Kora z Kamilem mieszkali przez ostatnie lata i tam był neon, który rzeczywiście jest tak, na jest, tym jest. Domu. I pojechali z żoną sprawdzić, czy on tam był. Ja zapytałam się, był? A Wojtek powiedział, świecił. I wtedy mi się zaświeciło. Jednym słowem zaświecił mi się w głowie pomysł. Jakby odpowiedział, był, to by nie było takiej mocy, jaka moc tkwi w świetle. I, biorąc pod uwagę, że książka zaczyna się od tego, że Kora się pali. Tak, i w ogóle żywioły w tej książce grają dużą rolę, tak. Wiesz, i chciałam napisać książkę o kobiecie, taka była moja jakaś potrzeba też o krakowiance, artystce. No samo życie Kory jest tak dynamiczne, tak ekscytujące, tak nieoczywiste i wymykające się wiesz, klasyfikacją. I to, o czym mówisz, to, że my mamy wrażenie, że Korę znamy, bo ona była obecna, bo dużo mówi o sobie, bo napisała autobiografię, jedną, drugą, trzecią, czyli jedną, tę samą, tylko wznawianą co kilka lat, bo była w kolorowych pismach kobiecych i w prasie codziennej, były jej zdjęcia, etc., etc. To i ja jako dziennikarka, która sporo rozmawia z ludźmi, wie, że tam jest mnóstwo rzeczy zakrytych. I że to, co dostajemy, jeszcze jak mówi to kobieta, która wychodzi na scenę i bardzo, bardzo mocno podkręca swój wizerunek, dba o ten wizerunek, to mnóstwo rzeczy jest zakrytych i czeka na mnie, żebym ja je odkryła, a później opisała. Masz takie poczucie, że może inaczej zapytam, rzeczy, które odkryłaś, bo na pewno były takie, o których nie wiedziałaś, bo dotarłaś do materiałów, które były niepublikowane. W ogóle absolutnym fenomenem jest to, dziękujesz i Kamilowi Sipowiczowi, i obydwu synom Kory. Oni wszyscy byli z tobą w tej opowieści, a to jest opowieść, to może zdradzę, że przed spotkaniem Kasia powiedziała, możesz mnie pytać o wszystko. To jest opowieść bardzo szczera, może nawet pokazująca niewygodne, jakbyśmy to nazwali, fakty, czy takie trudne do ocenienia, czy ustosunkowania się, czy takie, które mogą wygenerować jakąś dyskusję. Czy jakieś rzeczy cię szczególnie zaskoczyły, albo powaliły, albo onieśmieliły, albo no, były dla ciebie nawet trudne do przyjęcia, kiedy je odkryłaś, a propos Kory? Wiesz, żadne życie mnie nie onieśmiela, bo samo w sobie, wiesz, jest tak złożone i to już wiem o życiu, że ono nie jest jednorodne, że ono ma swoje fazy, że za sukces płaci się ogromne ceny, że bardzo trudno jest łączyć życie zawodowe z życiem prywatnym, jeżeli to życie zawodowe jest tak bardzo nas eksploatuje twórczo i fizycznie. Tak taki potwór wciągający trochę było życie zawodowe. Zasysające. No właśnie. Więc tutaj ja nie mam żadnych, wiesz, takiego do życia, nie lubię tego słowa, ale muszę to jednak go użyć, że ja podchodzę z czyjegoś życia i swojego też z pokorą. I gdyby mnie zaskakiwało w ogóle życie, oprócz tego, że wszystko mnie w życiu zaskakuje, to ja chyba się nie brała za książki biograficzne. Jak ja się zaczynam pisać książkę, to ja nie mam naprawdę
mocnych wyobrażeń. Coś tam wiem, akurat o korze widziałam, ale naprawdę przeczytałam książkę jedną, autobiograficzną. A byście się znały wcześniej? Nie, myśmy się nie znały. Byłam na jednym koncercie Kory. Nigdy z nią nie rozmawiałam. Więcej nie miałam nawet planu, żeby z nią przeprowadzić rozmowę, bo byłoby na przykład, o, to byłoby świetne. Ja na przykład wiele lat próbowałam się dobijać do rozmowy, Korą, ona historię, mówi nie. A teraz robisz biografię. Teraz tak nie było. Widywałam Korę, bo nie jestem z Krakowa, jestem rodowitą Krakowianką, więc ja Korę widywałam raz na jakiś czas na krakowskich ulicach, a dokładnie na ulicy, przy ulicy Gołębiej, to jest centrum Krakowa. Idąc przez ulicę Gołębią do mojej redakcji Tygodnika Powszechnego, który się wówczas znajdowała przy ulicy Wiśnej 2 i przechodziłam właśnie koło, obok sklepu, świetnego sklepu z antykami, który prowadziła Uta Kalinowska, czyli przyjaciółka Kory. Utę ja znam, Kory nie znałam, tak, właśnie. Tak. I tam widywałam przez witrynę, przez te wszystkie Matki Boskie, Jezusy, krzyże, etażerki, etc., etc. Widywałam Korę, która sobie siedzi i rozmawia z Utą. I tyle. A później ja wchodziłam do tego sklepu, już po śmierci Kory, kiedy pisałam książkę i siedziałam na tym krzesełku, na którym siedziała Kora i pytałam Utę o Korę. Więc Uta bardzo nie chciała o Korze rozmawiać, bo to intymne, też o to opisuje, odsłaniam kulisy pisania tej książki, że ludzie, którzy byli bardzo blisko Kory, a Uta była bardzo blisko Kory, ponieważ Uta znała Korę od lat 60. Poznała ją jako nastolatkę, sama Uta jest od Kory starsza kilka lat, więc o Korze wiedziała bardzo dużo. I wiele rzeczy mi nie chciała mówić, ja to szanuję, bo to szanuję też taką lojalność przyjaciół wobec drugich przyjaciół. Ja pewnych granic nie przekroczę, nie chcę przekroczyć, bo to nie jest mój cel. Mnie ludzie powiedzą to, co chcą powiedzieć. Ja oczywiście próbuję ich nakłonić, żeby mi powiedzieli więcej, bo ja chcę wiedzieć wszystko o mojej bohaterce, ale nie zrobię tego na pewno jako czołg, jako brutalnie. Ale i tak bardzo dużo wiesz, bardzo dużo opowiadasz. Staram się, żeby ludzie chcieli opowiadać, że zaufają, że ja to wykorzystam w dobry sposób, tę opowieść, bo ja nigdy nie jestem, przecież jak piszę jakąś książkę, jakąkolwiek, czy o Korze Betulanim, Szaflarskiej, czy o Pilchu, to ja zawsze jestem za moim bohaterem. Cokolwiek on zrobi. Jestem bardzo blisko niego. Złapmy to zdanie, bo powiedziałaś, że tak naprawdę zaczęła się ta historia od Wojciecha Mana, który nie powiedział był, tylko świecił. I to był początek książki o Korze, twojej biografii Kory. Wojciech Mann napisał doskonałego blerba, który jest na okładce z tyłu. I napisał takie zdanie. Kubisiowska nie fabularyzuje, nie ubarwia faktów, nie ocenia. Czy trudno było nie oceniać, zbierając różne opowieści o Korze od różnych bohaterów i bohaterek? 3 lata pracowałaś nad tą książką, więc się nasłuchałaś. Bo ta książka faktycznie nie ocenia. To jest chyba ogromne wyzwanie, ale nie wiem, może przyszło ci to łatwo. Wiesz co, jest taki mechanizm w każdym z nas. I myślę, że już się boję. Będziemy hipokrytami, kiedy tego nie powiemy, nie przyznamy się przed samymi sobą, że mamy skłonność do ocen. I to dość szybkich ocen, bardzo niesprawiedliwych ocen. I ja jestem za tym, żeby jednak te oceny dość szybko, i równie szybko, jak je dokonujemy takich procesów myślowych, żeby później od nich odchodzić i weryfikować je. Więc ja sobie może nie oceniałam, ale wartościowałam czasami Korę. Ona mnie wkurzała czasami. Czasami ogromnie wzruszała. Zachwycała mnie przede wszystkim jako artystka na scenie w latach 80. jako wokalistka Manamu. Jakie ona teksty proponowała, jaka była surowość w tych tekstach.
tak. Natomiast, więc to jest taki proces uwewnętrzniony, który się toczy we mnie, co ja sobie tam myślę, co ja czuję. A kiedy ja przychodzę do pisania, to ja w ten sposób komponuję tekst, bo ja wierzę bardzo w czytelnika, w jego inteligencję, w jego wrażliwość, jego doświadczenie, że ja nie muszę jemu niczego nazywać wprost, tylko ja go prowokuję do tego, żeby on sam zobaczył w tej opowieści, jak ona jest poprowadzona, jak ona jest zbudowana, gdzie, jak to napięcie się jak narasta, gdzie ja stawiam akcenty, żeby on sam zobaczył i wywnioskował, jaka była kora. Czyli ja pokazuję, a nie nazywam. I to jest, czy to jest trudne? No w ogóle, wiesz, no, pisanie nie należy do łatwych rzeczy, ale też nie należy tego jakoś wyolbrzymiać, że to jest jakoś upiorna sprawa. Ona jest bardzo wymagająca, takiego wysiłku intelektualnego, ale też emocjonalnego. Ale jak już coś wyjdzie, akapit, a później rozdział, a później do drugiego rozdziału dojdzie kolejny rozdział, a później się skończy książka, widzi się autorka, autor, że to ma sens i ten proces, ten pomysł na książkę jest przeprowadzony w taki sposób, jak ja bym chciała. No to jest taka satysfakcja, że te wszystkie trudy, niepokoje zostają w tyle. To, co jest ogromną siłą twojej biografii Kory, to jest ułożenie, ustawienie czy wstawienie jej w kontekst, wiele kontekstów. Zaczynamy od tego bardzo szerokiego kontekstu rodzinnego, pochodzenia jej rodziny, rodziców, jej dzieciństwa, jej wychowania. I ja pamiętam, czytając początek książki, czytając o początkach jakby życia i drogi Kory, czułam przede wszystkim, ty powiedziałaś to słowo, ogromne współczucie. I potem, kiedy pokazujesz kolejnych mężczyzn, kobiety, ludzi, którzy ją otaczają, Galię, która była jej przyjaciółką, która odbiera sobie życie, psa, którego dzisiaj oglądamy na świecie politycznym, a był jej najbliższym pierwszym facetem, to ja sobie pomyślałam, że ona tak zbierała tych ludzi jak takie blizny na charakterze. Że to są takie blizny, że rzeczywiście ten jej początkowy okres, to jej kształtowanie się, ta jej formacja była po pierwsze pełna różnych przemocowych elementów, po drugie pełna takiego braku, porzucenia. Ona żyła właściwie cały czas w jakimś takim poczuciu walki, że musiała chyba o siebie od samego początku walczyć. To jest niesamowite. I zastanawiam się, jak ty patrzysz na jej początek, jak ci się udało tak odtworzyć wiele elementów z życia bardzo młodej Kory. Wiesz, to co, o czym mówisz, jest szalenie istotne, bo ten kontekst, tło, rodzina, ale też taki kontekst polityczny, społeczny, kulturalny, historia Polski tutaj od okresy przed 39 roku, przed 39 rokiem, później okupacja niemiecka, sowiecka, wywózki, ludzie, którzy są wyrzuceni z Kresów, jedną nie wiadomo gdzie, ktoś ginie na wojnę i tak dalej, to wszystko jest wpływa na kondycję rodziny. No taki konkretnej. Klimat też, w którym ona jest, no tak, kondycję rodziny, no właśnie, która potem ją w jakiś sposób tym... Kondycjonuje. No tak, kondycjonuje, no tak, nie wiem, może zatruwa to jest złe słowo, tak, ale obdarza ją, tak, czymś, jakąś obdarza atmosferą. Ją i trudnościami, ale też bogactwem wspaniałymi, nie tylko, właśnie nie poprzez trud, ale... ale poprzez też bliskość z jej mamą, czego ją Emilia nauczyła, miłości do natury, do pięknych przedmiotów, dobrze zrobionych. Emilia, mama Kory, miała wspaniały głos. W rodzinie Ostrowskich, tak z domu się nazywa Kora, głos idzie po kądzieli. Wspaniały głos ma też Ania Kupczak, starsza siostra Kory, śpiewa wraz ze swoim mężem Wiesławem, do teraz śpiewają w chórze amatorskim. Więc tam było, jest siostra, z którą też była blisko i też była jakoś, razem były, chociaż rozdzielone, ale jednak sama świadomość, że siostra jest były w domu dziecka w Jordanowie. Tylko w różnych grupach takich. Bo była starsza, ale też siostry zadbały o to, żeby się te siostrzyczki młodsza ze starszą nie spotykały. To była taka
perwersyjna gra o starszą siostrę, czyli Anię, bo ona została w zakonie, czyli żeby zostały zerwane więzi między te z krwi między siostrami, bo wtedy łatwiej przygarnąć kogoś do zakonu. Więc Kora miała też punkty takie jasne odniesienia. Było dużo trudu, ale było też w jej życiu, no nie powiem, że dużo, bo to w ogóle jakoś tak trudno mówić tak procentowo, prawda? Tak. Ale ona miała punkty odniesienia. Zresztą te punkty odniesienia to byli ludzie, czyli matka, szczególnie, no to właściwie do końca życia. Ona była obecna w życiu Kory. A ten kontekst, o który zapytałaś. No też ten taki społeczny, powiedziałaś, bardzo ważny, bo to jest super ważne, że ten kontekst jest też wielowymiarowy. Z jednej strony rodzinny, z drugiej strony społeczny, polityczny, towarzyski, bo ta książka też momentami jest bardzo krakowska. No bo w Krakowie, super, moim kochanym, rodzinnym Krakowie. No wiem. Tak. Więc właśnie też ten kontekst społeczny, czy towarzyski, w którym ją umiejscawiasz, tak ciekawe, czy też, tam też miała twoim zdaniem takie punkty odniesienia, przyjacielskie, koleżeńskie. Wiesz, no to jest Kraków lat 60. 70. On żyje 60. szczególnie, dlatego po prostu ponurego Gomułki działo się tak dużo ciekawych rzeczy i w Krakowie rozbrzmiewał jazz i działała wspaniała piwnica pod Baranami. To był moment jej świetności. Po prostu kabaret, wcale nie polityczny, absurdalno-dadaistyczno, surrealistyczny, poważny i niepoważny, gdzie spotykali się artyści Krakowa. Bywać w piwnicy po prostu trzeba było. Była piwnica, były Krzysztofory, gdzie działał między innymi Tadeusz Kantor i Jerzy Bereś. Niemczyk Krzysztof, performer, po prostu zjawiskowa postać. Ja jeszcze pamiętam też oczywiście Kantora z Krakowa, pamiętam Jerzego Beresia, pamiętam też właśnie Krzysztofa Niemczyka, który chodził w makijażu z pasty do zębu, z drewnianym ptaszkiem i raz na jakiś czas pokazywał goły tyłek całemu społeczeństwu i ustrojowi. To się działo w PRL-u. To był performer, który taką uprawiał sztukę uliczną, angażował w nią przechodniów. Wspaniałe, naprawdę wspaniałe się rzeczy tam działy i tym właśnie nasiąkła, tymi ludźmi, tym jak oni myślą o sztuce, jacy są osobni, jacy są twórczy, nasiąkała, czy tam jakoś ta ich myśl, ta ich osobowość i osobność przenikała Korę. Myślę, że to jakoś kształtowało ją, no bo kiedy my się kształtujemy? Kształtujemy się jak mamy naście lat, 20, tak zasadniczo, kardynalnie. Pewnie. Później też coś na nas wpływa, ale to jest najlepszy moment. Powiedzmy między 16, 17 rokiem życia, a 20 którymś, 30. No, tak trochę za ogólnie. Możemy przedłużać, wiesz, niech to będzie jak najdłużej, ale to zdecydowanie też ten klimat, o którym mówisz, to ja sobie przypominam te fragmenty, bo to jest doskonale przez ciebie opisane. Ta książka, poza tym, że jest opowieścią o Korze, to dla tych, którzy nie znają, nie pamiętają tamtych czasów, jest niezwykłą opowieścią o hipisach, o polskich hipisach. W ogóle można się tak dużo dowiedzieć z tego, o tym, jak oni działali, jak to wyglądało, jak chodzili ubrani, jak się zachowywali, jak byli przyjmowani, jak byli wyrzucani, nieakceptowani. To jest fascynujące, czyli ten początek, te barwne stroje, w których też Kora jest, ale idąc dalej w te różne punkty odniesienia, które się w jej życiu znajdują. Swoją drogą Manuela Gretkowska też napisała o twojej książce, że to nie jest książka, tylko trasa koncertowa po życiu Kory. Co dla ciebie było takim największym wyzwaniem przy mierzeniu się z ikoną? No bo ludzie się dzielą, myślę, na różne grupy, jeśli chodzi o stosunek do Manamu, ale nie sądzę, żeby byli ludzie, którzy nie słyszeli kiedykolwiek o Manamie, nie znaliby chociaż jednej piosenki w wykonaniu Kory. Byli tacy, którzy się na Manamie wychowali, którzy byli wyznawcami. Też piszesz tutaj świetny rozdział o tym, jakie listy dostawała Kora. Byli tacy, którzy ją później znali z programu telewizyjnego z Must Be The Music, z jej wypowiedzi. Tak? Zastanawiam się, no, dla wielu była ikoną, tak? Jak jest
mierzyć się z ikoną, tak? Czy to jest dla ciebie w jakiś sposób w ogóle temat, czy to jest człowiek jak człowiek i to human story, o którym mówiłaś na początku? Wiesz, to jak ona była ważna dla ludzi, są właśnie, jest kilka nawet chyba z 3 rozdziały poświęcone, nie? Jak ona wpływała, co ona robiła z ludźmi, co wywoływała, jak ona pomagała, których ludzi uruchamiała, dla których była po prostu osobą taką, no tak, ikoniczną. Natomiast jak ja piszę książkę, to ja mam to wszystko wyłączone. Tak? Ja nie piszę dla książki, żeby kogoś zadowolić. Nie piszę książki, żeby usatysfakcjonować, bo ja bym wtedy nie napisała, w ogóle to byłaby nieprawdziwa książka. Ja też nawet nie chcę usatysfakcjonować Kory. W ogóle nie miałam takich myśli, że Kora tutaj, co by było, gdyby Kora czytała tę książkę? No wiesz, co by było, to ja ci powiem. Gdybym napisała swoją prawdziwą biografię, to by wam buty spadły wszystkim. To słowa Kory, myślę, że jak już czytała, to by powiedziała, ha i co, spadły wam buty? Potem co Gubisiowska napisała? Myślę, że albo tak rzuciłaby było. Tą książką we mnie, to też jest jakaś, wiesz, możliwość. Natomiast dwie ważne rzeczy, one są równie istotne, o których powiem. Po pierwsze, ja mam się zbliżyć jak najbardziej do mojej bohaterki, czyli zgromadzić taką ilość faktów, które będą pokazywały jaką prawdziwą postać, a nie ikonę, nie wizerunek. To ma być kobieta, to ma być człowiek. Z krwi, z kości. Ja bym chciała, żeby czytelnik po prostu poczuł Korę, usłyszał Korę, poczuł jej rozedrganie, jej niepokój. Więc to jest, czyli ja wykonuję taką podstawową robotę dziennikarską, zbieram fakty. I teraz druga podstawowa rzecz, ja z tego mam stworzyć historię. Opowieść, która wciągnie czytelnika. I tutaj myślę o czytelniku, że ona ma być tak atrakcyjnie opowiedziana, że ta książka, jeżeli ktoś zacznie od rozdziału pod tytułem Kora płonie i dobrnie do rozdziału 900 stopni Celsjusza, to znaczy, że ta książka, bez względu na to, czy będzie dla niego zbyt trudna, kontrowersyjna, albo go zachwyci, albo nie będzie nią jakoś zadowolony, jakieś pewne fragmenty będą w poprzek jego myślenia o Korze, to ja już jestem zadowolona. To ja już osiągnęłam to, co chciałam, że ta książka, bo ja chcę, żeby książki poruszały, dotykały, żeby zmuszały do refleksji, oprócz tego, że czytelnik ma się dowiedzieć pewnych rzeczy podstawowych, ważnych, niepodstawowych, takich bardziej pogłębionych z życia mojej bohaterki oraz życia czasów i tak dalej, w których ona żyła. Ja myślę dużo o tym, o czym powiedziałaś na początku, mianowicie o tym ocenianiu, tak, że ty nie oceniasz, tylko no pewne wartościowanie stosujesz. Ja też oczywiście czytając, zawsze to jest najlepsze w ogóle w literaturze, że każda książka jest taka jak każdy czytelnik, bo każdy nakłada swój filtr i pewnie różne osoby będą wybierały różne fragmenty tej opowieści i cię o nie pytały. Ja za chwilę wybiorę swoje, ale zanim to nastąpi, chciałam złapać to zdanie. Jako jedyna miałaś dostęp do niepublikowanego archiwum Kory, fotografii, zapisków, nagrań. Co tam znalazłaś? No, to jest klęska urodzaju, bo Kora... Kory zdjęć jest 70 tysięcy różnych, kreacyjnych, domowych. Sporo jest z czasów takich z 70 lat, mało bardzo z dzieciństwa. Kora się urodziła w 51 roku, wtedy w ogóle mało się zdjęć robiło. I właściwie jedyne zdjęcie z dzieciństwa to jest zdjęcie z Anią Kupcza, którego nie ma w tej książce z 55 roku, tuż przed momentem, kiedy Ania i Kora jadą do domu dziecka z Krakowa. No, to też pokazuje, że rodzina była uboga. Zdjęć się robiło rzeczywiście wtedy bardzo mało. Ale później Kora była fotografowana i teraz wybrać
takie zdjęcia, które będą najbardziej adekwatne. To też jest pewna trudność. Bardziej myślę o tych zapiskach, wiesz? Co ty tam wyczytałaś w tych zapiskach? Zapisków nie, zapisków to jest, nie ma zapisków Kory, są nagrania, które nie były nigdzie publikowane, nagłośnione, bo tak się powinno mówić o nagraniach. Jasne. I to są bardzo przejmujące nagrania, bo już w ostatnim roku życia na przykład. Kiedy Kora odchodziła, jest taka chyba ogromna potrzeba opowiedzenia swojego życia. Kora już wiedziała, że tego życia ma coraz mniej. I opowiadała, tak? I opowiadała, a jej mąż Kamil ją pytał, stawiał jej różne pytania. Proste, ale te proste są najbardziej bogate w odpowiedzi, bo o bliskich, bo rodzinę, o matkę, ojca, o braci. I takie jedno z ostatnich nagrań chyba jest, one są sprzed, moim zdaniem, 2-3 tygodni przed śmiercią Kory. Więc z takich nagrań korzystałam. Korzystałam też, wiesz, z pamięci i z gotowości do kontaktu ze mną, czyli z zaufania, że ja tę opowieść dobry sposób wykorzystam do książki, z ludzi z jej najbliższego otoczenia, oczywiście, bo nie tylko Kamil, bardzo ważny, nie tylko Ania Kupczak, bardzo ważna, Uta. Synowie, Uta i tak dalej. Ale też przyjaciółki Kory, ludzie, którzy nie znani, takie właśnie przyjaciółki, które są bardzo ważne, jak Małgosia Kitel, ale one się nie wypowiadały publicznie, nie czytaliśmy rozmów z Małgosią Kitel, bo mnie w ogóle interesuje, wiesz, to, co w takiej książce, gdzie piszę właśnie o kobiecie, która tyle powiedziała o sobie rzeczy i człowiek ma poczucie, że wie coś wszystko, tam nie wie, albo wszystko nawet, że no tak. Ja jednak ją pokażę z innej strony, że ja muszę, nie wyobrażam sobie, żeby inną książkę nie napisać, bo ja muszę ją pokazać z innej strony, żeby ta książka wniosła coś nowego w opowieści o Korze. To wracając do tego, bo ty wyjmujesz, wiesz, na stół karty, tutaj tych kart jest bardzo mnóstwo, one są barwne, tak jak barwna jest Kora. Właściwie zastanawiałam się na początku spotkania, czy zadać ci proste pytanie, jaka była Kora, ale to jest pytanie, na które byśmy odpowiadały godzinę i tak naprawdę cały czas na to pytanie odpowiadasz, opowiadając o niej i odpowiadasz całą tą książką. Ja myślałam dużo o Korze matce. O tym piszesz, o tym, jak Kora została matką, jak była do tego nieprzygotowana, jak bardzo jej to kolidowało z karierą, z jej wizją kariery, życia. Nie chciała, żeby jej dzieci jakoś tam przeszkadzały, tak, w tym, co ona chciała robić. Zastanawiam się właśnie, na ile dla ciebie ten wątek był ciekawy, na ile dla ciebie ta Kora matka i to jej odnalezienie się, czy próba cały czas odnajdywania się w tym zestawieniu z karierą, potem z ogromną sławą i z tym, że jednak jeździła na koncerty, karmiąc gdzieś tam na zapleczu, za kulisami pierwszego syna piersią. To jest taka część, no pewnie dlatego, że sama jestem mamą, która próbuje pracować. Dla mnie to było takie i trudno było mi jej nie oceniać, nie pomyśleć. No, kiedy się myśli o tym, że narkotyki. Ważny element jej życia. Można by uznać, czytając o różnych jej momentach, że ona była cały czas na haju, taką inną substancją. Potem ci jej synowie gdzieś to widzą, też próbują, myślisz, a oceniasz, nie? Łapałam się na tym, myślę o tym dużo. Bardzo łatwo jest ją poddać swojej jakiejś takiej wiesz, krytyce. No tak, to jeszcze jak będą czytać to matki, sama cieszę mnie to, co mówisz i ciekawie bardzo z uwagą tego słucham. Mnie ta Kora jako matka fascynowała i podobała mi się. Podobała mi się, że ona, nie udawała. Czeka, to jest odwaga jeszcze w tamtych czasach? Tak. Dzisiaj to jest odwaga mówić różne rzeczy takie związane z podziałem ról, nie wiem, z tym, że się chce jednak rozwijać, a tutaj dzieci, a ona
ona była bardzo postępowa, była pionierką na różnych tutaj polach. Nie? Tak, no bo głównie była w trasie, a bardzo mało było w domu, a w domu były dzieci, ale te dzieci były zaopiekowane, tak. Synowie. Były opiekunki, no nie jest łatwo znaleźć opiekunkę zawsze, każda to matka to wie, ale w końcu się trafiła taka fantastyczna opiekunka jak pani Lusia. I była jak matka dla synów Kory i była jak matka dla samej Kory. Więc Kora też tak się życie ułożyło, dostała szansę wyjść na scenę i na tej sceny nie schodzić od 80 praktycznie roku do 86, do momentu, kiedy zawiesza Manam i oddaje się absolutnie pracy. Mnóstwo z nas się oddaje pracy i cierpią na tym, czy jakoś cierpią, to jest złe słowo chyba. Jakoś są zaniedbane też nasze rodziny i trzeba to powiedzieć głośno, że tak jest. Jak ktoś żyje totalnie, jak ktoś jest oddany pracy i wykonuje taki zawód, który nie jest to nie jest praca wykonywana od 8 do 16, co rzadziej takie prace się w ogóle zdarzają w tym momencie, ale gdzie nie ma go dniami tej osoby, tygodniami, no to ktoś się czuje opuszczona. Jednocześnie ta sama osoba, jak wraca, jest zmęczona, tak. Bo po takim trasie, na przykład dwutygodniowej, kiedy Kora dawała, mówimy teraz o latach 70., kiedy Kora dawała 2-3 koncerty dziennie, no to nie wracała do domu zrelaksowana matka, to po prostu wycieńczony człowiek, który musiał się zregenerować, a tam czekały na nią dzieci, które miały bardzo wiele problemów, to trzeba było rozwiązywać. Więc to nie było proste, na pewno. Jednocześnie synowie ją bardzo podziwiali, bardzo ją kochali, dawała im ogromnie dużo czułości. Ona była czułą matką, taką czułą, wylewną, bliskościową. Widziałam kilka nagrań, jak Kora, na przykład nagranie z 21 urodzin Mateusza, świętują. Najbliżsi w jakiejś restauracji i Kora jest taka trochę przyjaciółka, matka, kumpela. Oni ale też fajnie mówili tam po imieniu, ale też Kiciu. To Mateusz, mówił. Tak, no właśnie, to Mateusz, to starszy syn, którego urodziła, jak miała niewiele ponad 20 lat, prawda? Więc ona była, patrzcie ile kategoria dobra, zła matka. Matka, opiekunka, nadopiekuńcza. My zawsze jakieś będziemy. Wiesz, zawsze będziemy w jakąś kategorię, ktoś nas będzie próbował wcisnąć, a jest taka fantastyczna jednak kategoria, wystarczająca dobra matka. I ona jest naprawdę bardzo dobrą kategorią. Na przykład Kora z takim doświadczeniem dzieciństwa, pięcioletnim pobytem poza domem, w domu dziecka, też wymuszonym przez sytuację ekonomiczną, zdrowotną. Ponieważ jej mama zachorowała na gruźlicę, zarażała, warunki bytowe były fatalne. Ojciec Kory, dziś ktoś, lekarz pierwszego kontaktu, odesłałby go prawdopodobnie do psychiatry i ten prawdopodobnie stwierdziłby depresję, bo w każdym razie nie był zdolny do tego, żeby zająć się Korą. Więc Kora, doświadczając takiego dzieciństwa, wiedziała, że jak ona jest obecna, jest dom, w którym są dzieci, jej dzieci, to już jest dobry dom. I że ona jest mamą, i że są opiekunki, że jest przecież ojciec Marek Jackowski. Nie? Pojawia się i znika właśnie o Marku Jackowskim jako ojcu. Nie rozmawiamy, ale to jest ciekawe, bo Kora na trasach koncertowych rzadko dzwoniła do synów. Tak, to też piszesz. I mówiła, że nie tęskni, Marek Jackowski tęsknił i być może dzwonił do częściej do syna. No mieli jakiś każdy, też zwróciło moją uwagę to, że ona nie dzwoniła, może to był jej sposób, wiesz, może to był jej sposób na to, było, że ona tak tęskniła, żeby się nie rozsypać tam, jak była w tej innej roli, żeby nie rozsypać się, bo ona była bardzo czułą mamą, to co mówisz, to zdecydowanie też to się czyta w twojej książce, się żyje. Powiedziałaś, że jako matka cię fascynowała, a ten wątek używkowy,
Zanim włączyłyśmy kamerę, rozmawiałyśmy tutaj za kulisami i ty powiedziałaś takie zdanie, że mamy mieszczańskie podejście do narkotyków. Co to znaczy? Miękkich narkotyków. Bo to jest, rzeczywiście, to też jest, bo rzeczywiście ona była osobą bardzo mocno, nie wiem, czy uzależnioną wręcz, czy narkotyki gdzieś obecne w artystycznym środowisku, jasne, ale u niej one są jakby stałym elementem życia na różnych jego etapach i to zarówno wpędzające ją w dół, jak i dające jej kontakty, świadomość, twórczość pewnie jakąś, to dosyć interesujący wątek tej opowieści. Tutaj muszę powiedzieć, że tu miałam problem, jako też mama. No jasne. To Kora po prostu z synami, bardzo po partnersku w sprawie też miękkich narkotyków i nie tylko miękkich, rozmawiała i przecież Mateusz też mówi o LSD, którzy razem z matką wzięli, to było najlepsze LSD, najciekawsze doznania, które najbardziej intensywne, które miał. Więc Kora raz właśnie była liberalna i mówiła, że tak, trawka tak i że moi synowie palą, a później mówiła, moi synowie za dużo palą i to stawało się problemem. Tutaj nie była konsekwentna i tu coś jej się wymknęło spod kontroli na pewno, ale w wychowawczych sprawach wiele rzeczy nam się wymyka spod kontroli, więc ja na przykład nie wyobrażam sobie, żeby w ten sposób z moimi dziećmi się kontaktować i żeby wspólnie delektować się narkotykami. Natomiast wiesz, jest taki film znakomity Na Rauszu, który chyba dostał... Z Madsem Mikkelsenem. Tak, świetne. I to jest o takich facetach znudzonych życiem. Robią taki eksperyment, że nauczyciele, którzy mają wypić odpowiednią ilość alkoholu i ten alkohol ma ich po prostu pobudzić, ale nie mogą przekroczyć, jakieś minimalne dawki. Później sobie tam się bawią troszkę więcej i tak dalej. I niektórzy utrzymują ten stan, że są w stanie utrzymać stan, że piją jakąś tam promil alkoholu, a niektórzy wpadają w nałóg i giną. I jednocześnie ten film mówi o bardzo wielu poważnych sprawach, nie tylko o używkach, ale w ogóle o relacjach. Jasne. Natomiast ja myślę, w życiu artystów zawsze były i będą, nie tylko artystów, używki. I dla niektórych one są jakoś stymulujące. Całe życie je używają, czy to jest whisky, jak Czesław Miłosz, wino, czy miękkie narkotyki. I oni w tym tworzą. I więc to jest taki temat ciekawy w ogóle do zbadania. No niektórych niszczą używki, a niektórzy są w stanie pod ich wpływem stworzyć coś bardzo, bardzo ciekawego. Więc w takim sensie mówiłam o tym antymieszczańskim stosunku Kory w ogóle używek. Bardzo adekwatne to odniesienie do Na Rauszu, bo ona faktycznie była na takim trochę rauszu. Może nie był to rausz pewnie alkoholowy, tylko inaczej. Myślę sobie, wiesz, też o tym, co powiedziałaś na początku, że ona cię wkurzała. Co cię wkurzało? Czasami mnie wkurzała. Kiedy cię wkurzała Kora? Mnie trochę wkurzała na koniec, w sensie jak pisałaś o końcu jej życia, jak ona była taką, znaczy tak sobie nawet wiem, że jest oczywiście ikoną i po polsku nie mówi się źle o zmarłych, teraz włączę takie różne, wiesz, nasze tam założenia, ale ona zachowywała się jak taka rozkapryszona, apodyktyczna, agresywna baba. Ale to była, wiesz, to był finał jej. Ale na koncertach też się tak czasami zachowywała. Tak. To nie tylko na finał, żeby nie było. Miała kiedy już była zmęczona chorobą i to zupełnie inny kontekst tutaj. Ale ona bywała bardzo, to trudna to tak eufemizm. Miała skłonność. Wyobrażasz sobie, że przez tyle lat jesteś na scenie, tyle ludzi cię podziwia, kocha, widzisz transparenty Kora. No nie wiem. To jakoś wchodzi, wiesz, to czujesz się królową, to jest imperium. Ty wychodzisz na scenę i ci ludzie po prostu... Widzisz tłum, czujesz energię,
To jak to zmienia, jakoś zmienia. To było dla ciebie ciekawe, żeby sobie to właśnie wyobrażać, jak to ją zmieniało, w sensie, bo to jest bardzo interesujące, że też czegoś sobie po niej, czegoś się po niej spodziewamy, tak? Jeżeli ktoś taki jak Kora, ona jest własnością wszystkich, a przede wszystkim jest własnością siebie samej i o tym się chyba zapomina i też o tym jest twoja opowieść, żeby oddać Korę Korze, tak sobie pomyślałam. Tak, jej takiej uwewnętrznioną Korę, chociaż to uwewnętrznienie nie jest wprost w tej książce uzewnętrznione. To jest taka Kora, no bardzo mi zależało, żeby ona była najbardziej osobista i najbardziej bliska samej siebie, a ja niej. Więc wiesz, Kora, tak, to czułam i słyszałam ją przecież, słyszałam ją w różnych rozmowach, że ona czasami tak zapełniała sobą rozmowę, że nie dawała przestrzeni na dialog, taki bardzo swobodny dialog, a ja jestem osobą, która bardzo ceni dialog i takie proporcje w rozmowie. I niech nie unikam ludzi, którzy mnie paraliżują strachem albo chcą zgasić. Nie chcą jakby tak, jest. Nie chcą pewnej równości w rozmowie i takiego autentycznego zaangażowania, ale też Kora też taka potrafiła być, bardzo uważna, bardzo wsłuchująca się, bardzo wnikliwa, więc ona miała naprawdę bardzo wielki ludzki, człowieczy potencjał, a to im, to, o czym mówiłaś, nasilało się, jak była po prostu coraz starsza. Wiesz, mnie czasami w niej jakoś poruszało, czy miałam taki wewnętrzny protest, bo ona brała kogo chciała. Znaczy w takim sensie, jak była młoda, była bardzo zachłanna na życie i także na mężczyzn. I nie liczyła się z kobietami, z którymi była związana, a brała tych mężczyzn blisko siebie, nawet raniąc te kobiety. I to było dla ciebie, tak? To było dość trudne dla mnie, no ale jednocześnie, wiesz, no, młodość się rządzi takim prawem bezwzględności, że wtedy tak myślimy bardziej o sobie, a nawet mniej o innych ludziach. Nawet tych, którzy są nam bliscy, więc no to takie, wtedy sobie myślałam, o Koreńko. Oj, tak nie robimy, tak nie pogrywamy. Kasia, zapraszam cię na chwilę do naszego naszej drugiej części studia. Przygotowaliśmy tak. Taki moment, który może sprawi, że oddamy na chwilę głos Korze. Ja się schowam tutaj za naszym kołem. Zapraszam cię, Kasia, tutaj będziesz kręcić. Chodź, będziesz kręcić. Koło fortuny. Koło fortuny. Słuchaj, trochę los będzie decydował o tym, które fragmenty utworów Manamu usłyszymy, czy właściwie no nie będziemy ich puszczać, tylko ty będziesz czytać. A szkoda, czytać. Słuchaj, ja będę śpiewać. Będziesz, a ty jak ze śpiewaniem, dobrze? Ty masz taki głos, że spokojnie. Myślę, że tutaj możemy to sprawdzić. Nie. Tu są koperty. W tych kopertach są fragmenty piosenek Manamu. Zobaczymy, którą wylosujesz i będziesz nam mówić, jaki to tytuł, bo ja nie napisałam tam tytułu, więc zobaczymy. Tak mogę zobaczymy, wiedzieć. Co nam dzisiaj powie Manam. Będziesz wiedzieć, to ja nie... Albo nie będę wiedzieć, to wtedy nam słuchacze... Co my tu mamy? Siódemka, myślałam, że na ósemkę. Szczęśliwa siódemka, słuchaj, trzymaj, zobaczymy. A ja sobie podejrzę, bo ja sobie zanotowałam, wiesz, co tam poznajdowałam. Życie płynie bez pośpiechu, bez uśmiechu i bez grzechu, bez smutku, strachu, bez radości, bez nienawiści, bez miłości, a planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją. No wiadomo, no, które planety. Tak, to jest taki jeden... fani kochają ten tekst, nie tylko fani. To jest, czekaj, rok zaraz sprawdzam, 1980, Szał niebieskich ciał. Tak. Tak. No i to jest taka Kora w pełnej krasie. To znaczy w takim życie płynie bez pośpiechu, bez uśmiechu i bez grzechu. Prościusieńko, lapidarnie, no to była jej siła, prawda? Dobrze to jest zaśpiewać. To był chyba taki tekst, który
Łatwo jest zaśpiewać, bo miała też łatwo, no w ogóle przy całej trudności, skomplikowaniu śpiewania. Tak. Miała też teksty, które bardzo trudno się śpiewało, jak na przykład taki tekst o szczurze. Oddech szczura. Chcesz śpiewać o oddechu szczura? To wyrosły Kora, jeszcze. Kora nawet miała... Problemy? Nie, ona nie miała problemów, ale musiała mieć świetną dykcję i miała dobrą dykcję. Dobra, chciałaś ósemkę, to masz. Rozumiem, to jest, że specjalnie to ósemka. Ósemka, bo to jest dzień urodzin Kory. 8 czerwca się urodziła. No właśnie, to jest taka, to jest chyba trochę... Ty masz odpowiedzi. Ja mam, bo to wiesz, ja sama to spreparowałam. Prostu, tak jest w szkole właśnie. Dla ciebie chcę być pierwsza, dla ciebie zawsze młoda, dla ciebie piękna, jak liana giętka, zielona i zamszowa. To dla naszych oczu, bo piękność się broni i dla twoich czułych, niecierpliwych dłoni. Lubię tę piosenkę. Tak. Nie pamiętam tytułu, musimy przypomnieć tytuł. Po to jesteś na świecie. Ja zawsze myślałam, że ta piosenka nazywa się Przyszłam na świat po to, a ona się nazywa Po to jesteś na świecie. Jest taki ten wideoklip do tego utworu, taki charakterystyczny, tak, pełno tam kolorów, ona się przebiera. Tak. To już nowsza sprawa, 96 rok, ale ona się tu uśmiecha, nie? Ona się trochę bardziej bawi, bo w tych pierwszych tekstach to ona jest taka bezkompromisowa, a właśnie tutaj trochę 0-1, a tu już jest dystans życiowy chyba bardziej. Surowa, no inny czas, inny kontekst społeczny, ale też inny czas jej uwewnętrzniony, bo jest w dość dobrym już wtedy związku z Kamilem Sipowiczem. No to wylosuj coś jeszcze, zakręć jeszcze, daję, to wezmę, a ty coś jeszcze, może coś ze starszych, zobaczymy, co nam się tu znajdzie. Jeszcze jeden poprosimy. I znowu będzie ósemka albo siódemka, to jakoś tak, ale piąteczka. O, bardzo proszę, trzymaj. Piąteczka czy szósteczka? Nie, zobacz, to się zatrzymało na piątce. O. To na pewno na piątce jest twój ulubiony utwór. Wiesz co, ja w ogóle wybrałam takie fragmenty tych utworów, które. Ale to na szóstce jest mój ulubiony chyba, wiesz? Kocham cię, kochanie moje. To czy twoje we mnie wpatrzone? Kocham cię, kochanie moje, a kochanie moje to tęsknota nieskończona. Kocham cię, a kochanie moje. Te rozstania i powroty. I popatrz, jak ja to czytam, to wszyscy słyszymy, nie? Kora, tak. To jest taki kawałek, te kawałki tak znane. No to jest, to jest piosenka miłosna napisana dla Kamila Sipowicza. A wtedy chyba, kiedy jeszcze nie byli ze sobą oficjalnie. No byli ze sobą, ale byli ze sobą w związku nieformalnym. Tak, i bardzo za sobą tęsknili. To chodź, to zabieram, dziękuję. Już nie losujemy, wracamy na kanapę, zapraszam. Bardzo dziękuję i biorę szóstkę. Bardzo dziękuję, ładnie nam się losowało. Biorę szóstkę, bo możemy ją już... To jest chyba moja ulubiona piosenka Kory. Nie wiem, jaka jest twoja, za chwilę o tym też wspomnimy. Proszę bardzo, jeżeli możesz jeszcze otworzyć szóstkę. Wzięłam ją tak poza konkursem trochę. Nie wylosowała się tutaj na naszym kole, ale jest. Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów, w szarym człowieku. Oszczędne słowa, twarze, uśmiechy, nie mów za dużo, szary człowieku, choć jesteś nikim, takim pozostań. Szare sekrety dla mnie pozostaw. Dlaczego to jest twoja ulubiona? Tysiące twarzy, setki miraży. Nie wiem, ta piosenka jest taka i osadzona w czasie, i ten szary człowiek jest taka aktualna. W ogóle bardzo wiele fragmentów opowieści jest aktualnych dzisiaj. Jak sobie czytam o tych hippisach, którzy się buntują na kapitalistyczny świat, to sobie myślę o nas dzisiaj, którzy też się trochę buntujemy przeciwko kapitalistycznemu światu. Myślę, że to aktualna bardzo piosenka o tej naszej szarości i o tym, że tak naprawdę żaden z nas nie jest nikim i wszyscy jesteśmy nikim, nie? Trochę o tym. Tak, no i też o tym, że jest ten drugi człowiek i że jest możliwość dialogu, spotkania. Tak, to jest. A twoja ulubiona piosenka Manamu? Masz taką? W ogóle miałaś taką? Czy przed lekturą, czy po lekturze? Bardzo lubię. To jest w ogóle fajna rzecz, tylko pokażę wam, żebyście to złapali w książce. Jest taka playlista na początku, zrobiliście taką, są QR kody. Kamil Sipowicz, tak. To Kamil Sipowicz, QR kody do playlisty stworzonej przez Kamila Sipowicza i czego słuchała Kora. Bardzo fajny pomysł. Bardzo fajny i zachęcam do tego, żeby to odsłuchać. Wiesz, ja lubię takie teksty Kory literackie, Kreon. Lubię Oddech Szczura bardzo. I właśnie przy tym kawałku Kora po prostu pokazała, jak
świetnie wyraźnie potrafi, jaką ma dykcję, bo to jest bardzo szybki kawałek, taki punkowy. Lubię w ogóle te ostre kawałki. Lubię bardzo Stoję, ale też szalenie lubię całą płytę Nocny Patrol. Z takiego powodu, że ona ma, jest taka kontekstowa, wewnętrzna, w sensie, że ona pokazuje, w tej płycie jest zapis rozpadu małżeństwa z Markiem Jackowskim, a jednocześnie pokazana jest zewnętrzna rzeczywistość stanu wojennego, która też jakoś rozpadła. Rozpadła się ta wspólnota, która była w 80 roku, solidarność i ta euforia i ludzie, którzy tak oczekiwali wielkiej zmiany i tego oddechu wielkiej wolności. I to jest, ja w ogóle wiesz, lubię bardzo takie Korę, jak ona tekstem bawi się w taki sposób, że uruchamia wiele poziomów interpretacyjnych. I tak jest cały Nocny Patrol i tam jest taka bardzo ciekawa tekstowa piosenka pod tytułem Eksplozja i też świetne jej wykonanie. Podglądam pytania od was, pytania od Marty. Gdybyś mogła Korę zapytać o jedną rzecz, to o co? Już teraz w tym kontekście, wiesz, po napisaniu, masz tę całą wiedzę, jesteś po tych wszystkich rozmowach. Nie przed, nie umawiasz się z Korą na rozmowę o niej, zanim to wszystko wiesz, tylko po książce. Ciekawe, jakbyś mogła ją teraz o coś zapytać. Zapytałabym się ją bardzo, to jest takie proste pytanie, właśnie pani Marto, bardzo dobre pytanie, bo właśnie prościutkie, a takie... ja bym chyba zapytała się, w której fazie życia czuła się najspokojniej. Która to była faza życia? A ty jesteś na to pytanie w stanie odpowiedzieć po tej książce, bo ja chciałam cię zapytać o to, czy czuła się spełniona. Najpierw myślałam, czy zapytać, czy czuła się szczęśliwa. Ty mówisz, kiedy czuła się najspokojniej. Zobacz, jak to też dużo mówi. Myślisz, że miała taką fazę życia, w której czuła się najspokojniej? Mogła się czuć może na początku XXI wieku, może pod koniec lat 90. Ale nie jestem pewna. Bo tutaj mówimy o fazie może w roku, dwóch, trzech, bo to była bardzo niespokojna kobieta, bardzo taka rozedrgana. Tak, to jest takie pytanie bym postawiła. I bardzo jestem ciekawa odpowiedzi. Wiesz, ja jako biografka na wiele pytań nie umiem odpowiedzieć. Nie znalazłam odpowiedzi i nie śmiałabym w ogóle je udzielać, skoro nie wiem. Ja w ogóle wobec takiego życia, nie tylko Kory, ale każdego innego bohatera moich poprzednich książek. Ja nie czuję się jak taka mądra nauczycielka, która zna odpowiedź na każde działanie i czy dobrze się ten człowiek zachował, czy nie, i dlaczego, znam motywację. Jest bardzo dużo zagadek, ja je po prostu zostawiam. Zostawiam je czytelnikowi. Myślę, że takie życie jest w ogóle pełne takich momentów, że my nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, i więc tak. Czy już rozmawiałaś o jakimś innym neonie i zaświecił się jakiś kolejny bohater albo bohaterka? No tak nawiązując klamerką do początku, do tego neonu na domu Kory. Czy coś się świeci kolejnego? Wiesz, to tak słabiutko. Na razie słabiutko, bo za komodą było kilka neonów w Krakowie, tak było, i one były do połowy się paliły. Tak, tak migały tylko tak. Smutno. Tak. Więc na razie coś tam się troszkę świeci, ale właśnie niewyraźnie, ale dlatego, że po takiej książce, tak intensywnej, tak wymagającej, ja muszę troszeczkę odpocząć, bo jednak pisanie książek to jest
Ja nie chcę być autorką, która po prostu wydaje książkę za książką, książkę za książką. To jednak nie jest fabryka. Też mam swoje życie, które chcę jakoś wyżyć. Też mam jakieś swoje sprawy. Ale też właśnie zastanowić się, w ogóle odpocząć od czyjegoś życia, skupić się na czytaniu innych książek. Moje jestem osobą, która bardzo karmi się literaturą i w ten sposób w ogóle patrzę, jak ktoś inny opowiada historię, jakim operuje językiem. Dużo czytam literaturę, wcale nie faktu też, ale w ogóle literatury pięknej. Więc chwila odpoczynku, to znaczy, że pracuję tylko jako dziennikarka tygodnika powszechnego. Taki wygląda mój odpoczynek, nie tylko piszę książki do wydawnictwa Znak. Ja się domyślam, ale to wiesz. A jak już będę, i wiesz, to też jest, myślę, że dość istotne, że to, że ja będę chciała kimś napisać, to nie znaczy, że to będzie możliwe, bo żeby napisać, zajmować się literaturą faktu, dużo czynników musi być spełnionych, na przykład rodzina bohaterki, bohatera musi wyrazić zgody, powinna wyrazić zgody, żebym ja tę książkę zaczęła pisać, a te osoby, które chodzą mi po głowie, tam są dość skomplikowane relacje wewnątrzrodzinne, więc ja na razie tak. Ja myślałam, że powiesz trochę inaczej z tym neonem, że kiedyś było tak, że do połowy się świeciła, kiedyś było tak, że jakaś tam lampeczka jedna, wiesz, przepalała się, ale jeszcze świeciła w tym neonie, więc tam jak już ktoś zmieni tę żarówkę i ona zabłyśnie, to wtedy będziemy czytać kolejną opowieść. Wiadomo, że to jest takie pytanie, które ja stawiam jako kropkę tego spotkania, bo ono nasuwa się na zakończenie opowieści o jednej książce, jest taka chęć dowiedzenia się, co będzie dalej, ale ja w zupełności rozumiem, że ty jesteś jeszcze, wiesz, wychodzisz z tej historii, właściwie to wchodzisz w nią teraz promocyjnie, opowiadasz o tej książce, to jest jedno z pierwszych twoich spotkań wokół Kory, więc bardzo trzymam kciuki za kolejne. Myślę, że każde spotkanie wokół tej książki będzie inne, bo każdy wybierze jeszcze inne. Myśmy nie poruszyły, nie wiem, 90% treści, które są w tej książce, a przecież rozmawiałyśmy dosyć długo. Dziękuję ci serdecznie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Biografia Kory od Katarzyny Kubisiowskiej na targach książki Empiku. I na sam koniec to, na co pewnie czekacie, bo przy okazji tych targów mamy dla was konkurs. W ramach tego konkursu wysyłacie nam swoje zdjęcia, pokazujecie, w jaki sposób czytanie jest dla was ważne, w jaki sposób czytanie z partnerem tegorocznym targów książki Empiku, a więc Orbitem, dodaje wam błysku. Pokażmy proszę zdjęcie, które nagradzamy dzisiaj, bo to każdy dzień to jest zdjęcie. To bardzo młoda czytelniczka w dobrym towarzystwie i książkowym, i psiarskim. Zresztą Kora też wielbicielką zwierząt była, z Ramoną wędrowała w różne miejsca i o tym też poczytacie, nie tylko o Ramonie w książce biograficznej się żyje. To Daria dostaje nagrodę, bon na 500 zł na zakupy w Empiku i prezenty od naszego partnera, więc gratulacje. Widzimy się jutro na kolejnych spotkaniach targów książki Empiku. Do zobaczenia i do poczytania. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia. Dziękuję państwu. Odwiedź targi książki Empiku. Czekają na ciebie setki targowych okazji, premiery oraz spotkania online z autorami. Młodych czytelników zapraszamy do Warszawy na pop-up store Rodziny Monet. Nowości szukaj w salonach, na empik.com i w aplikacji, a spotkania oglądaj na Facebooku Empiku.